Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister w kancelarii premiera Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Sprawy europejskie. Panie ministrze, kiedy może zapaść decyzja Komisji Europejskiej w sprawie dalszych losów embarga na zboże z Ukrainy? No powinna zadać lada chwila, bo termin 15 września, do jasne, kiedy że lada chwila to będzie obowiązuje dzisiaj, jutro. W tej chwili ta decyzja na poziomie europejskim już się zbliża. Polska w tej sprawie powiedziała jasno, jaka jest nasza decyzja. Walczymy do końca i tutaj też twarde argumenty poza polskimi władzami przedstawia pan komisarz Janusz Wojciechowski, żeby taki środek został na poziomie europejskim przedłużony. Natomiast jeżeli nie zostanie przedłużony, ale to wczorajszą również uchwałą rządu, zostanie on przedłużony jednostronnie. No a właśnie, czy wczorajsza debata w Parlamencie Europejskim według pana przybliżyła Komisję Europejską do podjęcia takiej decyzji, na jakiej zależy polskiemu rządowi i polskim rolnikom? Ważne jest, żeby wykorzystywać wszystkie dostępne fora do tego, żeby przedstawiać nasze argumenty, żeby wywierać presję na Komisję Europejską, żeby budować koalicję. Dobrze, że jest ta koalicja pięciu państw zbudowana wokół tej sprawy. I wtedy jest szansa na decyzję europejską. Ona byłaby z punktu widzenia stabilności rynku optymalna. Natomiast z punktu widzenia polskich rolników, czy będzie to decyzja europejska, czy będzie to decyzja polska, efekt jest taki sam. Ich interesy będą obronione. I to my zadeklarowaliśmy. Pan mówi koalicja pięciu państw. Czy to jest naprawdę silna koalicja pięciu państw, bo wydaje się, że tak naprawdę to tak zdecydowanie mówią o tym Polska i Węgry. A reszta tych państw, czyli trzy pozostałe państwa, które tworzyły tę koalicję jeszcze wiosną tego roku i jeszcze potwierdzały to w lipcu tego roku, no to teraz troszkę już mają stanowisko mniej zdecydowane. Słowacja też mówi o tym zdecydowanie. To, że w różnych państwach no, są różne układy. A na przykład Bułgaria, Rumunia już nie. Różne układy koalicyjne. To sprawia, że intensywność, z jakim ta kwestia jest podnoszona, no to też oczywiście jest związane z tym, jak wysoko na agendzie dyskusji politycznej w danym kraju jest ten temat i jak duże zagrożenie stanowi import z Ukrainy. Natomiast istotne jest to, że ta koalicja państw cały czas istnieje i domaga się spójnie na forum europejskim podjęcia takiej decyzji. Z jaką intensywnością, to wie pani, zawsze jest kwestia dyskusji. Mamy pięć jest państw działających w jednym spójnie, kierunku. Bo ja śledząc różne media odniosłam wrażenie, że niespójnie. Nie, absolutnie mamy tą koalicję utrzymaną, a to, że jest równa i różna intensywność stawiania tych spraw, no Polska jest liderem tej koalicji, co do tego rzeczywiście nie ma wątpliwości. Ale mamy ze sobą jeszcze cztery państwa. Czy polskie ultimatum, które postawił premier Mateusz Morawiecki, także pomoże? Nacisk ma sens, ale w sytuacji, kiedy mamy wiele napięć z Komisją Europejską, takie ultimatum jest skuteczne, a może przeciwskuteczne? Takie absolutnie, taki nacisk ma sens, ponieważ daje jasno do zrozumienia, że Polska nie zawaha się użyć środków jednostronnych, a to z punktu widzenia rynku europejskiego jest rozwiązanie gorsze niż podjęcie decyzji na poziomie europejskim. Dlaczego? Dlatego, że działalność jednego z państw członkowskich sprawia, że zboże nie jest do tego państwa importowane, a do innych państw jest, można powiedzieć, to uwolnione w większej skali. W związku z tym no, na rynku europejskim powstaje pewna destabilizacja. To, co jest ważne, panie redaktor, i co trzeba powiedzieć, to fakt, że my chcemy ochronić polski rynek, ale umożliwić tranzyt ukraińskiego zboża przez polski rynek. Zabezpieczyć ten tranzyt, nawet komisarz Wojciechowski proponuje dopłaty do tego tranzytu. To, co trzeba też jasno powiedzieć... Czy to rozwiązanie jest poważnie brane pod uwagę? Czy to jest możliwe do wprowadzenia przez Komisję Europejską? Jak pan myśli? Mam taką nadzieję, że wszystkie rozwiązania, które są proponowane, są poważnie brane pod uwagę, ponieważ komisja, no chciałbym, żeby ten problem rzeczywiście chciała rozwiązać w duchu przedstawianych argumentów. Jeszcze jeden element warto wskazać. Wtedy, kiedy w kwietniu wprowadzaliśmy ten jednostronny środek, później ten środek został usankcjonowany na poziomie europejskim, czasowo, na bardzo krótki okres czasu, eksport zboża z Ukrainy spadł. Natomiast on powrócił do dawnego poziomu, więc dzisiaj argumenty podnoszone przez stronę ukraińską, że to uderza w ukraińską gospodarkę, są o tyle nietrafne, że przez nasz kraj przejeżdża tranzyt i to zboże jest sprzedawane w Europie Zachodniej. W związku z tym bez szkody dla Ukrainy można ten zakaz importu zboża do Polski, ale umożliwienie tranzytu do innych krajów europejskich absolutnie to rozwiązanie przedłużyć i to będzie, tak jak powiedziałem, z ochroną polskich rolników, ale bez szkody dla rynku ukraińskiego i rynku europejskiego. A z czym jest związane według pana to, no nie wiem, czy hamletyzowanie, czy wahanie Komisji Europejskiej co do tego, co dalej? Czy tu jest jakieś drugie dno?
Myślę, że Komisja Europejska niechętnie podejmuje jakieś środki nadzwyczajne. No, chciałaby, żeby rynek funkcjonował w warunkach braku konieczności podejmowania pewnych wyłączeń czy środków nadzwyczajnych. Natomiast sytuacja jest nadzwyczajna. My mamy zagrożenie rynkowe związane z nadmierną ilością ukraińskich kilku produktów rolnych i dlatego nasz rynek wymaga ochrony. No, ale Komisja Europejska nigdy do takich działań jakoś specjalnie chętna nie jest, bo uważa, że rynek powinien działać bez tych dodatkowych działań. Nie pytam o to, dlatego że niektórzy komentatorzy wskazują na to, że przecież produkcja rolna na Ukrainie jest właściwie opanowana przez koncerny w dużym stopniu międzynarodowe i one też mają tam swoje interesy. One mają te swoje przedsiębiorstwa matki, czy też te swoje gremia kierownicze zarządzające w różnych krajach, czy to amerykańskich, czy australijskich, czy europejskich, i one wywierają nacisk, bo jakoś im to pasuje, żeby to zboże na unijny rynek się dostawało. To na pewno też ma swoje znaczenie, tu nie mam wątpliwości. Natomiast no, my musimy patrzeć na nasz interes. O tym też zresztą wczoraj mówił wicepremier Jarosław Kaczyński, że niezależnie od tych tymczasowych środków przyjętych dzisiaj, my musimy myśleć o tym, co po wojnie. I także uregulować relacje rolnictwa polskiego, rolnictwa całej Unii Europejskiej, ale polskie rolnictwo jest szczególnie wrażliwe i w sposób szczególny narażone z rolnictwem i produktami rolnymi z Ukrainy. Ze względu na jakość ziem na Ukrainie, ze względu na potencjał tego rolnictwa, musimy rzeczywiście też o takiej długoterminowej strategii, już myślimy o tym w tej chwili, ale planować tą długoterminową strategię tak, żeby chronić polski rynek rolny. Mówi pan długoterminową, ale niektórzy się zastanawiają, co będzie za kilka miesięcy, bo jeżeli nawet Polska wprowadzi przedłużenie tego zakazu wwozu, no to na jak długo prowadzi? W ustalenie z wczorajszej Rady Ministrów jest takie, że do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku rolnym to rozwiązanie jest wprowadzone. Jest to taki elastyczny rodzaj uregulowania. Czyli na razie bezterminowo. Bezterminowo, bo nie wiemy, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje. Dzisiaj mówienie o jakimś terminie byłoby przedwczesne. A te szantaże ze strony Denisa Szmyhala, jak pan odbiera? Strona ukraińska... Ta groźba zaskarżania do międzynarodowych instytucji. Strona ukraińska gra twardo, czasami przekracza pewne granice tej gry dyplomatycznej. Natomiast na nas nie robi to wrażenia. My chronimy interes polskich rolników i nie ulegniemy presji ze strony ukraińskiej. Nie robi to wrażenia, ale w momencie, kiedy jesteśmy w tak zażyłych stosunkach od lutego ubiegłego roku, no to może to trochę dziwić, że te stosunki się stają nieco mniej zażyłe, czego mieliśmy parę przykładów właśnie głównie na tle tego zboża ukraińskiego. No to strona ukraińska też powinna z tego wyciągnąć wnioski, czy opłaca jej się w tej chwili te stosunki nadwyrężać, w mojej opinii nie. Mówimy o kilku produktach rolnych, natomiast opozycja, szczególnie PSL, podnosi kwestię, że przecież rolnictwo polskie jest, mówiąc może w cudzysłowie, zagrożone napływem innych produktów, owoców miękkich, etc. I tutaj jest jakiś pomysł rządu na tę kwestię? Minister rolnictwa w sposób stały monitoruje rynki różnych produktów rolnych. W odniesieniu do tych wymienionych w rozwiązaniu decyzji europejskiej produktów, ta sytuacja była najbardziej wrażliwa. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, żeby wprowadzać w odniesieniu do innych produktów także szczególne rozwiązania, także być może jednostronne, albo zabiegać o nie na poziomie europejskim, oczywiście będziemy to robić. Panie ministrze, dzisiaj słuchałam rozmowy z eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości Ryszardem Czarneckim, który przekazał taką sugestię słuchaczom PR24, że Komisja Europejska już wielokrotnie wpływała na wybory w różnych krajach. Tu podał Grecję, podał przykład Grecji, czy podał przykład Włoch. No i być może to, że w tej chwili powstrzymuje się przed jasną deklaracją przedłużenia tego embarga, też związane jest z chęcią wpływania na wybory. No ale ten termin już jest niedługo. To na szczęście nie jest termin 15 października, bo wtedy komisja rzeczywiście miałaby sytuację jeszcze możliwości oddziaływania w sferze wyborczej. Termin tego embarga to 15 września. Mam nadzieję, że lada chwila będzie decyzja. I chciałbym, żeby Komisja Europejska działała w oparciu o przesłanki obiektywne. No niestety jest wiele przykładów pokazujących, że tak nie jest. Rzeczywiście w tej sytuacji można mieć podejrzenia w zasadzie co do każdej decyzji, czy nie jest motywowana czynnikami politycznymi. Opozycja oskarża rząd, że zrobił za mało, żeby sprawę z napływu zboża ukraińskiego do Polski ustabilizować, uregulować. A jak pan ocenia
działania opozycji. W tej chwili się opozycja nieco uaktywniła i również w Parlamencie Europejskim broniła tego embarga. No, tak widzieliśmy Michała Kołodziejczaka, który się wybrał do Brukseli, gdzieś tam siedział na galerii Parlamentu Europejskiego. Jakieś takie zdjęcie widziałem, że nie bardzo z tego wynikało, czy patrzy w komórkę, czy podsypia. Natomiast no, próbuje się z tego zrobić show, że Michał Kołodziejczak pojechał coś załatwić do Brukseli. No, on usiadł jak każdy inny widz, czy wycieczka do Parlamentu Europejskiego na galerii, mógł tej debaty posłuchać. Opozycja nie ma pomysłu ani jak w tej sprawie móc coś pomóc rządowi, a szczerze powiedziawszy mogłaby, bo ma jak kontakty w rodzinach politycznych, a komisarze europejscy też pochodzą z poszczególnych rodzin politycznych. Też. Ja pamiętam, jak Szymon Hołownia jeździł swego czasu, spotykał się z komisarzem Bretonem w Komisji Europejskiej, ale niestety te spotkania były poświęcone głównie temu, żeby nie pomóc rządowi w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Chciałbym, żeby opozycja wzięła odpowiedzialność za także rozwiązywanie ważnych spraw, ale wygląda na to, że tą odpowiedzialność pełni musi wziąć na siebie rząd, bo opozycja w tej sprawie rozgrywa własną kampanię polityczną. No, nie jest to dla nas problemem, byleby tylko nie przeszkadzała opozycja, tą sprawę będziemy w stanie rozwiązać. Opozycja w sprawie KPO mówi, że rząd mógłby sam sobie pomóc, choćby składając wniosek o wypłatę pieniędzy. Dlaczego tego nie robi? No ale wniosek może złożyć w momencie, w którym będą warunki do tego, żeby ten wniosek był pozytywnie rozpatrzony. A wiemy, że ustawa cały czas nie została oceniona przez Trybunał Konstytucyjny, więc tych warunków nie ma. Ale jest takie słowo Ursuli von der Leyen, ponieważ w tej chwili ono jest podawane w wątpliwość, że ta ustawa i Ursuli von der Leyen, innych komisarzy, że ta ustawa, gdyby weszła w życie, wystarczy, spełnia te wymagania Komisji Europejskiej co do praworządności w Polsce? Tak, mówił o tym komisarz Renders, mówił o tym komisarz Jurowa. Komisja Europejska wskazywała, że ta ustawa wypełnia kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Czy wierzy pan, że jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to zrealizuje swoją obietnicę, Donald Tusk pojedzie do Brukseli i dosłownie z dnia na dzień załatwi te pieniądze i że wystarczy obietnica, że będą zmiany w sądownictwie, że zostanie przywrócona, jak mówi Koalicja Obywatelska, praworządność i wtedy te pieniądze od razu do Polski popłyną? Nie ma takiej możliwości. Donald Tusk manipuluje polską opinią publiczną, ponieważ nie ma możliwości, żeby złożyć wniosek. Został on rozpatrzony pozytywnie, pieniądze do Polski mogły popłynąć nie tylko w dzień, ale też w tydzień czy w miesiąc. To te procedury trwają dłużej. To po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk, mówiąc w ten sposób, potwierdza w zasadzie, że decyzja dotycząca wstrzymania tych środków jest motywowana politycznie i że wpływ na nią miała Platforma Obywatelska w przeszłości, wywołując rezolucję na forum Parlamentu Europejskiego, które sprawiły, że instytucje europejskie w tej sprawie mocno się i negocjacyjnie usztywniły. Dzisiaj Ursula von der Leyen ma wygłosić doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. W jakim Unia Europejska jest dzisiaj stanie według pana? Według mnie Unia Europejska jest targana dzisiaj wielopoziomowymi kryzysami. To są kryzysy zewnętrzne, ale to są też kryzysy wewnętrzne dotyczące prób federalizowania Unii Europejskiej, czy też podejmowania decyzji w duchu dyktatu większości. My na to mamy swoją odpowiedź. Ją najpierw zarysował pan premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu w Heidelbergu. Teraz ją zarysowaliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka wcale nie mała część poświęcona propozycjom reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Też miałem zaszczyt też współtworzyć tą część programu Prawa i Sprawiedliwości. Ale w którym kierunku to ma pójść? Jest to propozycja odwołania się do fundamentu demokratycznego, jakim jest wola obywateli. Jest propozycja wprowadzenia rozwiązań, w którym parlamenty narodowe mają większe kompetencje do kontrolowania procesu, między innymi także odwołanie się do referendum krajowego czy referendum ogólnoeuropejskiego. Zachęcam do zapoznania się. Referendum na przykład krajowe w jednym z krajów członkowskich, jeżeli byłoby wiążące, kończyłoby los aktu prawnego procedowanego na poziomie europejskim. Ale można by było też zorganizować zgodnie z naszymi propozycjami referendum ogólnoeuropejskie przy zebraniu odpowiedniej frekwencji, tak żeby obywatele mogli się wypowiedzieć. Tych propozycji tam jest więcej. No, nie zdążymy o wszystkich porozmawiać, oczywiście, ale nie namawiam pana do wygłaszania orędzia o stanie Unii. A czy wczorajsza informacja, to już tak króciutko, którą przekazał Reuters, że Unia nie przedłuży sankcji wobec trzech rosyjskich biznesmenów, sankcji nałożonych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Tutaj już nie mam czasu ich wymienić, ale czy to jest jakiś taki symptom tego stanu Unii, tego targania? Mam nadzieję, że nie. W sprawie sankcji Polska była liderem procesu sankcyjnego. Udało nam się wiele rzeczy przewalczyć. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tendencji, żeby ten proces się cofał i żeby sukces odnieśli ci, którzy chcieliby, żeby z tych sankcji zrezygnować, a tacy w Unii Europejskiej niestety też są. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Walsęg, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.